Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Wer, a to kolejny odcinek z gry Hero of the Kingdom. Lecimy dalej. Tak, mieliśmy lecieć, lecimy na bagna, do magów, bo magowie pomogą w wielu, wielu rzeczach. Zamruszył tylko i smutno powiedział, że coś jest nie tak. Mistrz tydzień temu zaczął odwiedzić wioskę żaboludów na bagnach. Powinien już być z powrotem, coś się musiało stać. Wioska żaboludów, o niej nie słyszałem. Muszę znaleźć mistrza Sodona na bagnach. Mam nadzieję, że jest cały. Według ucznia wioskę znajduje się gdzieś niedaleko. Najłatwiej jest znaleźć idąc wzdłuż rzeki. Mogę porzucić jego łódź. No ja swoją łódź mam. Zapytam ucznia magii, jak walczyć z nieumarłymi potworami. Przepraszam kapitana, nie mogę panu pomóc. Musi pan zapytać mistrza Sodona. Mistrz Mahalmik Polek posiada kolekcję mikstur, no i w końcu można miksturę za kasę kupić. No i dobra. Tych kwiatków nie mogę zbierać, tu nic. Krokodyla nie mogę zebrać. Spotkałem dziwnego stwora, wygląda jak ogromna żada, ale porusza się człowiek. Byłem w szoku, gdy stwór do mnie przemówił. Zdaje się, że potrzebuje pomocy, ale za słabo się wysłały. Oczywiście jest żabą. Wyśliłem się i udało mi się go zrozumieć. Wyjaśnił, że jego wioskę zaatakował szkaragi i porwały wszystkich oprócz niego. Nie mam pojęcia, co to są szkaragi, ani jak mu pomóc. Spróbuję zapytać go, no, mistrza sobie... Najwyraźniej znam mistrza. Bardzo dobrze. Z powodu pomaga stworom. Niestety, jeśli... Dobrze zrozumiałem kiepską mowę żabią, to mistrz został zabrany przez szkaragi. Spytałem go, gdzie znajdują się szkaragi, nie wiedział, ale rzekł ich szaman. Będzie wiedział, powinien zbierać zielone bagna, nie ma wyboru, muszę poszukać bagna w poszukiwaniu szamana. No, coś się znalazł. Znalazłem szamana żab, mówić jak człowiek umie, powiedział co się stało, na chwilę prawie go zgubiłem. Dobrze, mniejsza o to. Jajka. Więcej nie widzę takiego, co mogę zabrać. Wyobrażam sobie, jak uczestniczyć. Szkaragi to dziwne stwory, jacyś jaszczuro ludzie, mają nawet swoje własne miasto w głębi biegań. Znajdują się na południu w dole rzeki. Dobrze, tu jeszcze jajka. Tu coś zebrałem. O, to będzie potrzebne. Dobra. Dobrze, dobrze, potrzebuję więcej tych. Okej, potrzebuję się przespać. Może być za syr. Może być za syr, to nie ma problemu. Aha, i jeszcze... Rozrysuj mi mapę. Nie rozrysujesz mi mapy? To ty dziadzie jeden. A tu mi rozrysujesz mapę? Patrz, nie chcę rozrysować mapy. Co za dziad. Dobra. Uhu, hu, 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 hu. Hej, nie, odejdź. Kim jesteś? Czy to nie jest... Czy to jest Simon? A, Simon, mój przyjaciel. Znalazłem tego szaleństwa w pustej wiosce za boludów. Nie da się z nim rozmawiać. Ciągle powtarzaj imię Simon. Szkaragi trzymają swoich więźniów w tej części miasta. To niemal wyłącznie miejscowe żaboludy, ale chyba widzę wśród nich człowieka. Myślę, że to może być mistrz Sodon. Nie będzie łatwo ich uwolnić. Potrzebny jest dobry plan. Może zapytam, żeby jego szamana musi znać najlepszą broń. To przynajmniej zbierzmy beczkę. Zbierzmy jajka. Tu możemy zebrać... O, kilof. Super, super, super. Dobra. Jeżeli mam szamana pytać, powiedział szamanowi mieście szkaragów w innych żaboludach, przewrócił oczami w jakimś dziwnym transie, nie wiem co znaczy, zapytałem go o słabe punkty szkaragów. To się nie boję, Grechot, ale czuję, że jest bardzo silniejszy. Cieszę się, że szaman uważa mnie za silniejszego, ale co mam zrobić z miastem pełnym szkaragów? Bezpośrednio tak będzie niebezpieczny dla moich żołnierzy, jak również dla więźniów. Na szczęście szaman może nam pomóc. Stworzy mikstury, które uśpi szkaragi na jakiś czas, ale najpierw muszę znaleźć niezbędne składniki. Dobrze, to se znajdę. Potrzebuję, ale te składniki... Tu nie.
Aha, to za kasę, to muszę jakoś te mikstury zdobyć. Kurde. Dobra, muszę się przespać za syr. Najlepiej to będzie za syr. Okej, okay, a pokażcie mi jeszcze tego, łucznik. Nic. Fajnie, że mamy to. A to jakiś mocniejszy ten łuk? Posiadam 4 łuki, super. No, a tu coś? Nie. A idźmy wyżej. A, to mieliśmy po prostu paczuszkę. Dostaliśmy jeszcze 2 te. Tu nic. Mogę posprzedawać, ale się nie opłaca, chyba że coś znajdę. To wtedy. Czemu on już przestał rysować tą mapę? A może tam po prostu... Nie no... A, dziwne to. Dziwne. Zbierzmy. A gdzie ja mogłem znaleźć te... Słoneczny płyn? Ja to kiedyś miałem. Słoneczny płyn. Dobrze, poszukajmy tego, bo to na pewno gdzieś jest. Aha, ten czekał na dostawę. Dobrze. Wróćmy się. Słoneczny płyn, super. Wszyscy chcą słoneczny płyn, którego nie mam. Muszę jakoś go zdobyć. Potrzebuję trochę tych słonecznych płynów. Idźmy tu do góry, bo coś czuję, że ona ma. Nie, ona też sprzed... Za ten słoneczny płyn dostanę coś. Dobrze, ten słoneczny płyn będzie trzeba jakoś chyba się nauczyć wytwarzać. Tak mi się wydaje. A cóż, to jest ukryta polana w Tyrbernet. O! Proszę. To jest ta ukryta polana. Na której jeszcze coś znajdziemy. No i proszę bardzo. A teraz narysuję? Zobaczcie, no to narysował, więc tamtych bagien chyba... On chyba bagien nie umie rysować. Tak mi się wydaje. Dobra. Strzały, super. 10 strzał. Tu są jajka. Strasznie dużo tu rzeczy jest. 10 tych dwóch ludzi. No spoko, załatwię ci to. Nie ma problemu. Nie wiem, ile mam kasy. Cześć, 10, dobra. Ty mi za to tak czy siak oddasz. Idźmy po kolei, bo chciałbym temu coś sprzedać. Dobra, niech będzie tu. Tych dwóch ludzi wszędzie jest tak samo. Dobra. Nie tu. Słoneczny pył. Nie, no to w sumie nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie to było. Nie pamiętam, jakoś się to kiedyś znajdzie. Na nowo. Nie, to tu było. Nie, XXX. Dobra, chlebuś mi ten. Dobra, idźmy dalej. A ta słoneczny pył nie. Nikt słonecznego pyłu nie ma. Dobra.
Naprawimy mu. O, wieże. Futro mi dał. Powiedział, że może nauczyć mnie polować na zwierzęta, ale postanowił dziwny, chce zamawiać 5 złotych jaj. Skąd ja mam mieć 5 złotych jaj? Mam 2, a nie sprzedawałem. A nie sprzedawałem, więc te złote jaja będzie ciężko znaleźć. No i powiem wam, że przez ten słoneczny pył mogą być problemy. Może jakoś się będzie udać je wytwarzać. Ale z czego? Ale z czego? Ty tu nie masz słonecznego pyłu. Ty tu masz łuczników, ty tu to. Ale borowiczki tu są. Są jajuszka. Tu są różne rzeczy. No przecież to też można zabrać. O, strzały. Super. Super, super, super. Poklikajmy sobie tutaj po obozie. Ale z obozu nic, dobra. Stąd jeszcze to. Futro, super, futro też się przyda. Jakoś ten słoneczny pył trzeba utworzyć, albo może się będzie dało w mieście kupić. Dobra, pokażcie mi tutaj. Tutaj. O, idealnie. Ale czekajcie, 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 bo jeszcze mam tą skórę i to mam. Okej. Okay. Idźmy teraz tak. Tu, do miasta. Jak sobie... Nie wiem, nie wiem. O, to jest co? Trucizna. Trucizny nie chcę. Może tu znajdę słoneczny pył. O, albo tam... A, ta mi kasę daje. Tu też trochę rzeczy do zrobienia. Ci mi słonecznego pyłu pewnie nigdzie nie sprzedadzą. Ale fiolki, czyli trzeba na pewno... Trzeba się dowiedzieć, jak tutaj można zrobić ten słoneczny pył. Senny, co naprawdę smutny, nic dziwnego, że nie przekonał strażników, że mówi prawdę, obiecał mu, że coś tam, coś tam. 10 życia, dobra. Dobra, mogę odpocząć i pokonamy. Pewnie stracę jakiegoś łucznika, to jest pewne. To jest pewne, pokonamy tutaj te wilki. No, wiedziałem, że jednego stracę. Ale kasa i sława zyskana. Od żony, kolacja od żony, ale ja sobie tutaj krabiki zbiorę. Ja sobie tutaj zbiorę beczuszkę, o. Spoko, sporo rzeczy. Nie można to... dobra. I dała kolację. On dał ryby, super. O, tu mam złote jaja. A ile ich jeszcze potrzebuję? Ze 2 chyba. Tu są zwykłe jaja. Pełno tych borowików. Muchomory pewnie też ktoś będę zbierał. Dobra, tu chyba już nic. Tu chyba złotych jaj też może nie być. Pewnie jeszcze gdzieś są, tylko one są... O! 250. Nie chcę pomagać bandycie. Przynajmniej na razie. A, czekajcie, czekajcie, bo tu jeszcze jest jedna misja. Aha, że dostarczyłem jego ten. Dobra. Dobra, dobra, dobra.
Tu jajek nie ma tych złotych. No, teraz powiem wam, ten odcineczek jest taki w poszukiwaniu różnych przedziwności. Tu nie widzę złotych jaj. Ale tego nie klikłem. Ruda, mogę rudę sprzedać. Ruda, o, tu są złote jaja. Ruda tańczy jak szalona. Krzyczy, piszczy, to nie ona. Dobra, nie będziemy śpiewać, nie będziemy śpiewać, ale przyznam wam, że szukanie złotych jaj w tym momencie mi wychodzi. Dlatego je szukamy dalej. One mogą być wszędzie, a pojawiają się różne rzeczy. Myślałem, że to też jakaś rudzika. O, tu też różne rzeczy, gdzie nie gdzie się pojawiają, co można znaleźć. Pójdziemy do góry. O, troszkę, o, kasa, ale kasy tak, oj, pochodnia, super. Kasy aż tak dużo tej nie potrzebuję. Tu nic nie widzę, tu nic nie widzę, tu nic nie widzę. Po kolei. Tu nic, złotego nic nie widzę. Temu nie dam też tyle kasy, bo mi szkoda. Tu mogą być jeszcze złote jaja. Tu nic nie widać. Bo ten chyba chciał złote jaja, tak? 5 złotych jaj, potrzebuję jeszcze jedno. Pewnie będzie w głupim miejscu jakieś te złote jaja. O, nie w głupim miejscu, tylko znaleźliśmy, więc możemy wrócić do niego. Dobra. Ekspert w łucznictwie jestem. Kasy już w ogóle nie mam. Trucizna za tyle. Chleb za 9 kupuję. Dobra, postrzelajmy troszkę do bydła. Nie mam tych. No jest, w końcu się tu pojawiło wszystko. Dobra, łucznik był bodajże tu. Nie, jedno obok. Sprzedajmy te wszystkie skóry. I to. Mamy trochę kasy. W końcu to narysował i to bardzo z tego się cieszę. A tu było chyba tak, alchemik. A nie, to jest ta kobieta. Alchemik. Mam tylko takie miksturki. Kurde. Jak tu by zdobyć ten pył? Borowiki się pojawiają. Także ten, to powiem wam. Czekajcie. A mogę tu stworzyć? Nie mogę. Tu znalazłem skarb. Wow. Tego to jeszcze nie było. Pełno rzeczy można znaleźć. Zielarz potrzebuje tuzina rzadkich kwiatków. 12. A gdzie te kwiatki mogę znaleźć? Trucizna i takie rzeczy. 47. Pierścień. Wow. Jakieś cenne rzeczy. O, wędka to się przyda. Skąd ja mu te rzadkie kwiatki wezmę? To pewnie można gdzieś zbierać, ale pewnie ja ich nie widzę w ogóle za Chiny. O, i kolejny skarb. Tu. Kurde, powiem wam... O, mogę na te polować. Powiem wam, że w tym momencie nie wiem, jak zdobyć słoneczny pył. Mogę to sprzedać, ale nie chciałbym.
O, jest, jest tutaj. Dobra, znalazłem, znalazłem. Warto, lepiej późno niż wcale. Zacznijmy od tego. Dobrze, podziękował. Pozdrowiłem 5 osób, dobrze. Ale w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku. A teraz, czymcie się. Cześć.